wieków ludzie marzyli, by wzbić się w powietrze jak ptaki. Dopiero pod koniec XIX wieku marzenia stały się realne. Pierwsze próby z samolotem własnej konstrukcji przeprowadzali bracia Wright. W Europie Otto Lilienthal budował kolejne wersje szybowców. Ogromny wkład w rozwój lotnictwa mieli także Polacy. Na przełomie XIX i XX wieku znani byli już Stefan Drzewiecki, Witold Jarkowski, Władysław Umiński, Kazimierz Ossowski, czy w końcu uważany za prekursora polskiego lotnictwa Czesław Tański. Tak zwykle bywa, że każda nowa myśl zaczyna się od jakiegoś marzenia, od jakiejś wyobraźni. I tak jak Leonardo da Vinci rzucił wizję różnych maszyn, nie tylko latających, tak pierwszym Polakiem, który zaczął myśleć o locie, nie tylko na szybowcu, ale przede wszystkim o locie szybowym, był malarz Czesław Tański. Urodzony w 1862 roku Tański od dziecka uczył się rysunku. Pasję odziedziczył po mamie, która pobierała lekcje u polskiego malarza i krytyka sztuki Aleksandra Lessera. W 1883 roku niespełna 19-letni Tański wyjeżdża do Monachium, gdzie przez 2 lata studiuje na Akademii Sztuk Pięknych. Od 1885 roku przebywa w Moskwie, pracując jako ilustrator w tygodniku Ruski Sport. Tam też poślubia Marię Jakubowską i na świat przychodzi syn Tadeusz, który po latach zostanie znanym inżynierem lotniczym, kolejowym i samochodowym. Podczas gdy w tym samym czasie lotnie Otto Lilienthala z wysokości 1 metra wykonywały loty lub, jak wówczas się uważało, skoki na odległość 7 do 11 metrów, Tański na skonstruowanej przez siebie lotni pokonywał odległość zaledwie 4 metrów. Niezrażony niepowodzeniami, Tański wciąż udoskonalał swoją lotnię, starając się poprawić nie tylko właściwości lotne, ale także doskonaląc kunszt pilotażu. Inni pionierzy lotnictwa wykonywali zwykle swoje eksperymenty, jak Lilienthal chociażby, skacząc ze wzniesień. No tutaj w tym Janowie wzniesień nie było, no więc Tański wpadł na pomysł, żeby zbudować pomost. Takiej wysokości 3,5 metra, drewniany, krótki, niewygodny. No i z tego pomostu wykonywałby skoki rzędu 20 metrów. Choć nie osiągał spektakularnych sukcesów, potrafił zainteresować swoją pracą innych. Był postacią medialną. Na temat Tańskiego i jego konstrukcji rozpisywały się gazety. W Warszawie i Łodzi organizowano wystawy, na których prezentowano szkice lotni, śmigłowca i samolotu, a także prace ukazujące ptaki i owady w locie. Na jego pracach wychowywało się kolejne pokolenie inżynierów, którzy w późniejszym okresie budowali samoloty. W skali tutaj tych środowisk polskich te eksperymenty Tańskiego miały pewien walor, ale też bym powiedział nie za duży, dlatego że wokół Tańskiego, a zwłaszcza wokół Tańskiego i wokół Władysława Umińskiego wykrystalizowało się w latach 90. XIX wieku w Warszawie, można powiedzieć, dosyć zwarte środowisko lotnicze.